Dzień dobry. Bardzo przepraszam za to 10-minutowe spóźnienie, ale rzeczywistość jest czasami dużo szybsza ode mnie, a przed wyjściem do przedszkola nie wszystkie misie i niezbędne, jak wszyscy dobrze wiemy, do wyjścia do przedszkola torebki oraz inne zabawki chcą się tak szybko znaleźć, jak powinny się znaleźć. Myślałem, że zdążę zrobić dzisiejszego live'a na spacerze z psami, ale może uda mi się to zrobić w dniu jutrzejszym. Nie wiem, powalczymy. Natomiast dzisiaj trudno nie zająć się tym, co dzieje się przede wszystkim wokół tworzenia naszego nowego rządu, który został już w drodze jakichś negocjacji, o których nic nie wiemy, bo to jest cały ten mechanizm, jak już wielokrotnie mówiłem, ma jakieś cechy paramafijne, jacyś panowie, bo to głównie panowie za zamkniętymi drzwiami od 3 tygodni pichcą coś i próbują poukładać, a przed nami, których bezpośrednio skutki ich decyzji będą dotyczyć, to ukrywają. Teraz okazuje się, że ten serial jeszcze nie znajdzie swojego końca, dlatego że swoje 3 grosze postanowił dorzucić pan prezydent, który mianowicie w tym tygodniu nie znajdzie niestety czasu, bo jak wszyscy widzimy, jest człowiekiem po prostu skrajnie zajętym. Wylewa się z każdego telewizora, odwiedza Polskę w tylu miejscach, odbywa ważne spotkania, o których nas informuje. Jest wszędzie, tuli dzieci, błogosławi potrzebujących, wspiera tu, wspiera tam. No, przecież każdy z was, który chyba w naszym kraju funkcjonuje, mógł natknąć się na niego, kiedy udzielał pomocy, kiedy wspierał, kiedy opowiadał, kiedy wyjaśniał, kiedy tłumaczył, kiedy pytał. W każdym razie w tym tygodniu pan prezydent czasu nie ma, ma w przyszłym, więc w przyszłym łaskawie zechce rząd powołać. Niestety przyglądając się temu, jak Andrzej Duda zaczyna pełnić tę swoją kadencję, w której miał być już w pełni niezależny i zaskoczyć nas swoją autonomią, okazuje się, że zaskakuje, ale autonomią od wykonywania obowiązków i poczuciem wolności nie od Jarosława Kaczyńskiego, tylko od odpowiedzialności, której się podjął i o którą walczył. Powołanie rządu, jakikolwiek by nie był, to jest jedna z tych rzeczy, do których prezydent służy i podstawowych rzeczy, do których prezydent jest. Trudno jest mi sobie wyobrazić, że prezydent informuje, że nie ma czasu na to, żeby rząd powołać, może w przyszłym tygodniu go będzie miał. Tak czy siak ten rząd mówi sam za siebie. Tak? Znaczy, niby poograniczali liczby ministerstw, ale tych 13 mniej lub bardziej smutnych panów, to jest w ogóle chyba już fenomen w skali europejskiej, że można powołać rząd, w którym jest tylko jedna kobieta na 14 ministrów, tak naprawdę będzie pewnego rodzaju kuriozum ustrojowym, dlatego że znalazł się w nim człowiek, który de facto kieruje państwem, natomiast będzie na stanowisku wicepremiera, czyli w zastępcy swojego podwładnego, no bo jeżeli Mateusz Morawiecki formalnie zostanie wiceprezesem PiS-u, no to będzie podwładnym już również formalnie Mateusza Jarosława Kaczyńskiego, a teraz sytuację w rządzie mamy dokładnie odwrotną. Sytuacja w partii jest taka, jaka rzeczywiście jest w państwie, czy będzie taka, jaka jest w państwie. Natomiast sytuacja w rządzie nie będzie taka, jaka jest w państwie, tylko będzie taka, jak oni sobie propagandowo wymyślili. To jest po prostu absolutne stanięcie na głowie. Ten rząd oczywiście, nie wiem, czy ich marzeń jest rządem, być może jakichś propagandzistów ze strony Zjednoczonej Prawicy. Natomiast jak popatrzy się na sylwetki niektórych ministrów, to są tam postaci, którym warto by było pewnie spróbować dać kredyt zaufania. Mówię tutaj o ministrze Kurtyce, który teraz z ministra klimatu został ministrem środowiska. To jest człowiek, który pokazał w Ministerstwie Klimatu, że mimo, że funkcjonuje w bardzo określonych uwarunkowaniach politycznych, no bo nie może przecież wyprzeć się czy wyjść ze swojego obozu, który go na to stanowisko mianował, to jest jednak człowiekiem, który rozumie, co się dzisiaj na świecie dzieje. I on dzisiaj idzie do Ministerstwa Środowiska, tak doświadczonego i tak dręczonego ostatnimi laty i ostatnimi kadencjami przez ludzi, którzy o środowisku nie mają absolutnie kompletnie żadnego kreatywnego i konstruktywnego pojęcia, są po prostu ideologami tej czy innej opcji. Mówię tutaj o ministrze Szyszko i o ministrze Wosiu w ostatnim, który tutaj był. Więc może coś tutaj Kurtyka zmieni. Tylko że z tych wszystkich prasówek, które dzisiaj robiłem, wynika, że oni, zdaje się, leśnictwo, czyli lasy państwowe, czyli skarbonkę w różnych partii, które rządy biorą. Tam są olbrzymie pieniądze, które się rozdziela swoim pociotkom i to kwitnie już od przecież bardzo długo
czasu, zostało przeniesione do Ministerstwa Rolnictwa, że to będzie Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa. Zobaczymy, bo jak zwykle my obywatele na końcu będziemy poinformowani o wszystkim, dlatego że Jarosław Kaczyński i ten obóz cały polityczny uważa, że my nie jesteśmy obywatelami, jesteśmy po prostu mięsem armatnim, mięsem wyborczym, które potrzebuje nie partnera, kogoś, kogo wynajmie. Przecież tak naprawdę rząd to są ludzie, których my wynajmujemy, bo nie mamy czasu zajmować się wspólnymi sprawami, bo mamy ważniejsze w domu, ważniejsze w pracy i w innych miejscach. My ich wynajmujemy. To są hydraulicy, to są konstruktorzy, to są budowniczy, których wynajmujemy po to, żeby załatwili nam sprawy. Zobaczcie, jak oni się pozycjonują. Czy wyobrażacie sobie, że gdybyście zamawiali usługę do wykonania w swoim domu, to czy tolerowalibyście coś takiego, że dostawca usługi przez 4 tygodnie się naradza we własnym gronie, parkieciarz z malarzem, z hydraulikiem i z elektrykiem, po czym na końcu was informują, że po tych 4 tygodniach oni nadal nie są w stanie podjąć pracy, ponieważ ich dyrektor nie ma czasu ich pobłogosławić do tego i do tej pracy wysłać, żeby do tej pracy pojechali. To jest ten absurd, w który daliśmy się wkręcić. Natomiast jeżeli to prawda, że pojawi się wśród ministrów besteki, czyli tych ministrów, których możesz tam sobie namianować, minister Woś, który ma być ministrem do spraw światopoglądu i tożsamości, znaczy tam tożsamości europejskiej, czegoś tam jeszcze, ale tak naprawdę będzie chodziło o to, żeby robić wojny ideologiczne, no to zrozumiała staje się decyzja o powołaniu na ministra edukacji Przemysława Czarnka. Dlatego, że nie zostaje powołany po to, żeby w szkołach rozwiązać problem z tym, że rząd okrada samorządy na subwencji oświatowej, z wynagrodzeniami nauczycieli, z brakiem środków dezynfekcyjnych, których potrzeba w coraz większej ilości szkół, z sensownym pomysłem na nauczanie zdalne. On ma być też ministrem nauki, a więc z tym, co zrobić, żeby polscy studenci chcieli studiować w Polsce, a nie za granicą, a z zagranicy do Polski wrócić, żeby polska nauka była bezpieczna i konkurencyjna, jak powinny wyglądać relacje wewnątrz uniwersytetów ze światem komercji. To wszystko jest kompletnie nieinteresujące. Czarnek zostaje powołany do rządu po to, żeby się bić z Wosiem o LGBT. Z jednej strony będzie ten czynnik zagrzewający do boju LGBT w postaci ministra od Ziobry, czyli Wosia. Z drugiej strony będzie ten, który będzie walił w LGBT i wszczynał wojny światopoglądowe swoimi kolejnymi wypowiedziami, tweetami i wywiadami ze strony PiSu. I cały czas utrzymując to napięcie, obrażając ludzi, opowiadając bzdury, wymyślając niestworzone rzeczy, będą angażowali naszą złą uwagę. Będą odciągali po pierwsze uwagę od nieudolności tego rządu, a po drugie, której moim zdaniem absolutnym, emblematycznym przykładem jest powołanie kolejny raz na wicepremiera Jacka Sasina, my będziemy za tym show biec. To znaczy Czarnek będzie pisał głupoty o LGBT, tak jak je wygaduje już od dłuższego czasu. Nie tylko zresztą LGBT. Zacytuję wam wypowiedź nowego ministra edukacji w sprawie kobiet. Jeżeli wiem, że ogląda nas parę kobiet, to sobie posłuchajcie, drogie panie, co mówi najnowszy minister edukacji Rzeczpospolitej Polskiej. Neomarksiści chcą ją zniszczyć, uderzają w kobietę. Myślę, że każda z was, drogie panie, zna przynajmniej jednego neomarksistę, który codziennie chce w was uderzyć, zniszczyć i zaatakować. Spotykacie ich na przystankach autobusowych, w Kauflandach, w Biedronkach. Neomarksiści dyżurują w autobusach, gromadzą się pod mostami w Warszawie, żeby później ruszać na warszawskie ulice, na ronda, niszczyć i uderzać w kobiety. To jedno z podstawowych zagrożeń. Oczywiście lewica próbuje nam wmówić, że zmiana klimatyczna, że w spadek dzietności, że w problemy z firmami w środku epidemii i zatrudnieniem. Nie, neomarksiści. To jest jeden z głównych problemów, które dzisiaj mamy, a wszystkie inne z niego się biorą. Dalej mówi pan poseł Czarnek, a już mi teraz za chwilę minister. I do tego im służy feminizm, który mówi kobiecie, jesteś taka sama jak chłop. Idź i pracuj, ucz się, w pierwszej kolejności rób karierę, a później może dziecko. Pierwszego dziecka nie rodzi się w wieku 20-25 lat, tylko około 30. To ile tych dzieci można urodzić? Takie są konsekwencje, jeśli tłumaczy się kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez Pana Boga powołana. Stwierdza nasz minister edukacji za chwilę, pan Przemysław Czarnek, profesor od 1 października Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II. To jest właśnie ten poziom wiedzy o świecie i o problemach współczesnego świata, który reprezentuje człowiek, który będzie za chwilę odpowiadał za formację intelektualną i za wychowanie setek tysięcy polskich dzieci.
Człowiek, który nie rozumie i nie wie, że to nie neomarksiści i feminizm powodują, że kobiety decydują się później na urodzenie dziecka, bo to jest robienie z kobiet, to co on powiedział przed chwilą, co ja zacytowałem, to jest robienie z kobiet w karierowiczek, które nastawione tylko i wyłącznie na własny zysk, tylko i wyłącznie na własną wygodę, nie decydują się, żeby zrobić to, do czego zostały przez Pana Boga powołane. Pan poseł Czarnek chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, że kobiety nie decydują się często na posiadanie potomstwa z innych względów. Często są to względy cywilizacyjne, przewlekły stres związany z pracą, który sprawia, że bardzo późno można zajść w ciążę, jeżeli w ogóle. Różnego typu choroby cywilizacyjne, których wcześniej nie było. To jest brak żłobków, które są w prosty, jasny sposób dostępne blisko miejsca zamieszkania. Ten problem wałkowany jest przecież od lat. Darmowe żłobki blisko miejsca zamieszkania. Transport publiczny, który pozwala spokojnie do nich dojechać. Możliwość spokojnego powrotu do pracy zagwarantowana w prawie, po urlopie macierzyńskim, a nie powrót po to, żeby zostać przesuniętym na stanowisko, które w międzyczasie zostało wygenerowane i tak naprawdę do niczego nie służy, bo przecież trzeba gdzieś powracającą, nie można jej od razu zwolnić. To jest zabezpieczenie socjalne rodzin, ale nie w takim trybie, że teraz będziemy im dawali kolejne 500+, tylko stworzymy dla nich całe otoczenie edukacyjne, ochrony zdrowia, właśnie transportu, usług publicznych. Rozwiążemy problem mieszkań. Połowa polskich rodzin do 35 roku życia mieszka z rodzicami. To są ci karierowicze, którzy nie chcą mieć dzieci, bo mają kaprys i zostali ukąszeni przez neomarksistów i feministów. Co za brednie. Przecież jeżeli nie rozwiąże się problemu mieszkaniowego, to nigdy ta dzietność w Polsce nie wzrośnie. I to Przemysław Czarnek powinien zrozumieć. I nad tym się powinien pochylić, a nie szukać i wymyślać wrogów, już nie powiem z czego wziętych, po to, żeby przykuć uwagę, żeby skupić wokół siebie ludzi, żeby szczuć jednych na drugich. Taka jest ideologia tego rządu. Kaczyński będzie próbował ich wszystkich zaczarować swoim hipnotyzerskim wzrokiem zza stołu w wicepremiera, wszystkich łącznie z premierem tego rządu i to już będzie kabaret sam w sobie, ale ta wojna ideologiczna, powtórzę, Czarnek jest w rządzie po to, żeby z Wosiem toczyć walkę na LGBT i pokazywać, kto jest bardziej prawicowy i zrobić konkurs na największe głupoty, których będziemy teraz słuchać. To nie LGBT jest dzisiaj, ideologia LGBT jest dzisiaj jakimkolwiek problemem, który Polskę dręczy. Problemem, który Polskę dręczy, jest to, że za chwilę Warszawa znajdzie się w żółtej strefie i w związku z powyższym zostaną wprowadzone nowe obostrzenia, bo jest tyle zakażeń na COVID, ile mamy. Liczba chorych w szpitalach rośnie, sytuacja w gospodarce jakoś od ich deklaracji wcale nie chce się poprawić, choć dzięki Bogu i tak jest jeszcze nie tak tragicznie, jak mogłoby być, ale kasa państwa jest pusta. Na kolejne posiedzenie Sejmu wchodzą już konkretne, kolejne rozwiązania dotyczące zamrażania płac w administracji, te procesy zwolnień, najpierw redukcji wakatów, później rozstawania się z osobami, które osiągnęły już uprawnienia emerytalne, ale przecież mają mnóstwo wiedzy, którą mogłyby państwu posłużyć a później kolejnych, to jest dzisiaj to, co się dzieje. Zobaczcie na sytuację geopolityczną, a my będziemy mieli spór o brednie, o neomarksizmie i o ideologiach LGBT. Ja wiem, że ten świat zwariował w ogóle, jak się patrzy nie tylko na nasz rząd, można odnieść takie wrażenie. Popatrzcie na debatę prezydencką, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. Poczytałem trochę amerykańskiej prasy i komentarzy na ten temat, nie miałem niestety sam szansy tej debaty oglądać. Będąc wczoraj w podróży, natomiast shitstorm czy shit debate to były jedyne chyba określenia, które streszczały w całości to ponure widowisko. Czytałem zapisy tam poszczególnych tych ich przekomarzanek, nie widziałem całej, widziałem fragmenty. Przerażające to było po prostu. To znaczy, to było tak puste formalnie, tak puste treściowo, znaczy tak banalne formalnie i tak puste treściowo, że dotknęliśmy już, mam wrażenie, jesteśmy blisko dna, jeżeli chodzi o to, czego oczekujemy od polityki, czym polityka może się stać.
Polityka musi być rozwiązywaniem problemów ludzi, powtarzam to na każdym live'ie, na każdym spotkaniu, na każdej konferencji. Tymczasem to już nawet nie był śmieszny show. To był show, który wprawiał w zażenowanie, które oczywiście można powiedzieć, że wygrał Biden, dlatego że wszyscy zakładali, że Biden, jeżeli nie przegra, to wygra, a na pewno nie przegrał tej debaty. Natomiast Trump zwiedza już rejony, które są absolutnie niedostępne żadnemu racjonalnemu człowiekowi, który chciałby brać odpowiedzialność za wielkie światowe mocarstwo. Kłamie, obraża, kpi, kręci. To jest coś nieprawdopodobnego. Tylko, że znowu, gdzie jest lekarstwo na tę chorobę? Gdzie jest, to znaczy, co, mamy się teraz ekscytować tym, że Biden czy ktokolwiek inny powie Trumpowi, weź się zamknij, tak jak tam było w czasie tej debaty? Przypominam sobie te nasze bieda debaty, w których ja uczestniczyłem w kampanii prezydenckiej, te kretyńskie pytania z drugiej z debat prezydenckich o lekcje religii w szkole, tam ktoś kiedyś skomasował, że jakby się bardziej postarali, to by zrobili pytanie, czy dzieci LGBT, a dzieci adoptowane przez parę LGBT mogą przygotowywać się do pierwszej komunii świętej, nie będąc zaszczepionymi, tak? Bo tam były pytania o szczepionki, o LGBT, o adopcję dzieci, o pierwszą komunię i tym podobne najważniejsze problemy, którymi dzisiaj w Polsce się żyje, to czasami sobie myślę, że ta bieda debat z redaktorem Adamczykiem, to przynajmniej to śmieszne jest w jakiś sposób, a nie przerażające, tak jak to miało miejsce teraz w Stanach Zjednoczonych. Ja się zastanawiam, czy my dojdziemy do takiego momentu, w którym nastąpi jakiś rodzaj przebudzenia obywatelskiego, bo tego dzisiaj potrzebujemy. Przebudzenia obywatelskiego, które pokaże, że chcemy innej jakości. To jest trochę tak jak ze sklepem. Jeżeli przychodzisz do sklepu i zgadzasz się na to, żeby serwowano ci, odwołam się do starego polskiego filmu, kurczaka przez ścierkę, to będą ci serwowali kurczaka przez ścierkę, bo uznają, że to jest właśnie to, czego zrobią badania i wyjdzie im, że ludzie uwielbiają kurczaki serwowane przez brudną szmatę. To jest w ogóle najlepsza rzecz. Miliony konsumentów to potwierdzają. W ogóle trzymajmy się tego, to jest standard, który ustalamy. Czy my wreszcie powiemy tym sklepowym w tym świecie polityki, że my chcemy innych standardów, że my chcemy czegoś innego? Że my chcemy porozmawiać, dlaczego do Polski importuje się tysiące ton śmieci, które później w Polsce podobno powinny być przetwarzane, ale doświadczenie uczy, że za 5 lat zaczną płonąć, albo 7, albo 10, kiedy zbankrutuje firma, która miała je przetwarzać. Dlaczego w Polsce nie ma jeszcze ustawy kaucyjnej? Czy naprawdę dobrym pomysłem w środku epidemii jest zwalnianie ludzi, a nie utrzymywanie sprawności i spójności administracji, która robi już bokami? Czy na pewno zrobiliśmy już wszystko, żeby zabezpieczyć samorządy, jeżeli chodzi o sytuację covidową, bo coraz więcej, a nie coraz mniej powiatów będzie wchodziło w żółtą strefę i w czerwoną strefę, bo taka jest dynamika tego procesu, a jeszcze nie zaczął się sezon grypowy. Czy naprawdę zrobiliśmy wszystko, żeby nawet z wolnego rynku próbować już nie od producentów kupować dodatkowe dawki szczepionek na grypę? Jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniej liczby szczepionek na grypę, to będziemy mieli tych wszystkich potencjalnych chorych, jeżeli nie wyszczepimy tych ludzi, to oni pójdą do POZ-ów i zatkają system jeszcze bardziej niż w tej chwili jest zatkany. Dobrze, że Niedzielski, minister zdrowia, reaguje szybko, błyskawicznie można było powiedzieć, zareagowali i zmienili to rozporządzenie, które mówiły, że jeżeli masz w POZ-cie pacjenta z rozpoznaniem COVID-u, no to musisz go wysłać do zakaźnika albo do szpitala na obserwację, ma objawy czy nie ma objawów. Teraz już jak nie ma objawów, to może zostać w domu i lekarz POZ-u może o tym zdecydować. Dobrze, że ten system się uczy na swoich błędach, ale my mówimy o sytuacji, w której przeciwnik jest dużo silniejszy. My mówimy o sytuacji, w której przeciwnik się cały czas przezbraja i codziennie zakaża tysiące Polaków. To jest dzisiaj główne centrum, moim zdaniem, narracji, opowieści, którą powinniśmy słyszeć od naszych rządzących. Czujcie się bezpiecznie, bo my tu jesteśmy i naprawdę mamy rękę na pulsie tych procesów. Codziennie prezydent z premierem przedstawiają w formie krótkiego briefingu raport o tym, jak sytuacja w Polsce wygląda, co się udało dzisiaj zrobić, co będą próbowali zrobić jutro, jak to wygląda, w czym my możemy jako obywatele jeszcze bardziej się zaangażować i pomóc. Przywództwo polega na tym, że po pierwsze załatwia realne sprawy ludzi, a po drugie daje im poczucie bezpieczeństwa, daje im poczucie, że jest ktoś, kto pozwala nam spokojnie położyć się spać, bo on czuwa nad problemami, które są dzisiaj i jutro mogą się w naszym życiu pojawić. To jest odpowiedzialne przywództwo. Po to się polityków wybiera do służby publicznej. Wiecie, ja mówiłem też w kampanii wyborczej, jak bardzo tęsknię za takim państwem, które się trochę uspokoi. Państwem, które będzie trochę bardziej przewidywalne. Państwem sprawnym.
też państwem, które na przykład, zobaczcie, teraz mamy kolejną chryję, będzie w Senacie, w PSL grozi, że zerwie koalicję senacką, bo będzie głosował przeciwko, jeżeli nie zostaną przyjęte te jego poprawki, tak naprawdę wywracające całą tą kwestię uboju rytualnego, choćby to zerwie koalicję większościową w Senacie, opozycja nie będzie miała większości w Senacie. Tylko popatrzcie na to, gdzie jest grzech pierworodny tego całego systemu, tego całego problemu. Oczywiście, że trzeba wprowadzić, mówiłem o tym wiele razy, piątkę dla zwierząt. Ja uważam, że to są dobre kierunki. Powinien być zakaz występów zwierząt w cyrkach, powinien być zakaz uboju rytualnego na cele komercyjne, powinien być zakaz chowu futerkowego. Tylko tego nie można zrobić na pałę po prostu, bo się panu prezesowi zamarzyło. Jeżeli stosowalibyśmy w ramach spokojnego, dobrze działającego, sprawnego państwa, mechanizmy legislacji, o których ja mówiłem też w kampanii prezydenckiej i na które wszyscy w naszym ruchu zwracamy olbrzymią uwagę. A więc najpierw czytelne założenia do ustawy. Tak chcemy zmienić prawo. Mówimy to publicznie. To, to, to i to. Później konsultacje społeczne. Wszyscy, których to dotyczy, siadajcie do stołu, zgłoście swoje poprawki, powiedzcie, jak to powinno wyglądać. Później do Sejmu. Pierwsze czytanie, drugie czytanie, trzecie czytanie, nie jednego dnia. Żeby komisje miały czas to przepracować, żeby posłowie mieli czas się nad tym zastanowić, żeby do posłów zgłosili się ludzie, którzy chcieliby o tym porozmawiać. Później uchwalanie, później Senat i później prezydent, który też ma swój czas na to, żeby takie konsultacje przeprowadzić. Gdzie bylibyśmy dzisiaj? W jakim innym miejscu? Nie byłoby paliwa do tych wszystkich durnot, które teraz będą się nakręcały, gdybyśmy się zachowali tak, gdyby państwo zachowało się tak, jak powinno się zachować. I cała maszyna legislacyjna. I może by się udało wypracować rozwiązanie, a ono moim zdaniem powinno się w takich regulacjach znaleźć, które by kompensowało ludziom, którzy zajmują się choćby tym ubojem rytualnym na eksport, bo przecież nie na potrzeby krajowe, kompensowało tak, żeby oni mogli zamknąć tę działalność i nie skończyć w nędzy. Dlatego to są ludzie, którzy rok temu brali kredyty i to czasami potężne na te swoje ubojnie czy inne rzeczy, ale oczywiście, że ja bym czegoś takiego nie robił w życiu, natomiast oni działali legalnie na podstawie obowiązującego w Polsce prawa. Jeżeli prawo się teraz zmienia, mamy prawo je zmienić, oczywiście, że mamy prawo. No to jeżeli prawo się zmienia, to państwo zmieniając to prawo powinno obywatelom, którzy działali na podstawie prawa, a teraz prawo będzie inne, pomóc przejść przez ten okres. To jest proste. Tak powinno być. Znaczy, dla mnie ubój rytualny również, to jest coś, co po prostu budzi moje najgłębsze sprzeciw etyczny i obrzydzenie. Ale jestem obywatelem tego kraju i mam świadomość tego, że prawo to jest prawo. I obywatel to jest obywatel. I trzeba to po prostu przeprowadzić porządnie, dlatego że jeżeli tego nie przeprowadzimy porządnie, to będziemy mieli wojny, demonstracje na ulicach, w ruchy społeczne i tak powinno być w każdej kwestii. W każdej kwestii mamy prawo zmienić kierunek, w który płynie państwo, ale musimy tym, którzy na podstawie prawa działali, pomóc przestawić się i to nie tylko jest kwestia długości okresu przejściowego, to jest kwestia też rekompensat finansowych, które czasami trzeba podjąć. Ja już słyszałem, wiecie, ja już trochę żyję, więc już obserwowałem na przykład, jaki był lament i rwetes i płacz, że polskie rolnictwo upadnie, kiedy zakazywano chowu gęsi na stłuszczone wątroby. Rodzaj perwersji i okrucieństwa wołającego o pomstę do nieba. I też było opowieści, wszystko się zawali, nic nie będzie, zniknie polska wieś i tak dalej. Nie zniknie. Nie zniknie. Tylko to trzeba dobrze poukładać. Nie ma chowu u nas gęsi na stłuszczone wątroby i jakoś wszystko funkcjonuje i działa. Ja wiem, że to jest bolesny proces, ale państwo jest od tego, żeby przeprowadzać go w sposób odpowiedzialny. No i takie państwo my byśmy chcieli tworzyć. Po to też zakładamy tę partię polityczną. Nie po to, że nam jest, wiecie, potrzeba jeszcze teraz partii, że ja mówiłem tyle o bezpartyjności, a teraz będę partyjny. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że musimy mieć narzędzia, żeby takie myślenie o państwie zaszczepić w naszym państwie, w naszym DNA. I zwracam uwagę na to, co powiedziałem na konferencji prasowej we wtorek. My nie jesteśmy partią polityczną, która tworzy ruch obywatelski. U nas ruch obywatelski tworzy partię polityczną. A to jest zasadnicza różnica. To jest siła, która sprawi, że będziemy mogli stanąć w wyborach parlamentarnych, kiedykolwiek będą. Bo są różne koncepcje. Niektórzy mówią, że będą za 3 lata, inni mówią, że będą trochę wcześniej, ale tylko partią można to rzeczywiście sensownie ogarnąć i nie ma co tutaj kokietować. Więc wierzę, że to też, ale to jest, wiecie, to jest jeszcze pieśń przyszłości, to jest proces formalny, który się musi rozpocząć. My od razu mówimy, co robimy, żeby nie było żadnych niedopowiedzeń, niedomówień, ale dzisiaj skoncentrowani jesteśmy na budowie stowarzyszenia, na szukaniu ludzi w Polsce, którym ten stan rzeczy, który mamy dzisiaj, przeszkadza i którzy chcieliby Polski innej, w którym z Czarnkiem
będzie można rozmawiać z ministrem edukacji właśnie o tym, o płacach nauczycieli. O to go zapytajmy, nie o LGBT i te bzdury, które będzie gadał o kobietach. Zapytajmy go o studentów. Zapytajmy o te wszystkie sfery, które rzeczywiście dotykają naszego życia. O nauczanie zdalne, o wyposażenie szkół w epidemii. To są dzisiaj kwestie, o które powinniśmy go maglować. Niech pokaże, że się na tym zna. Tu zgadzam się z profesorem Matczakiem, który zwrócił na to uwagę, a nie opowiada bzdury, wmawiając polskim kobietom, że nie chcą rodzić dzieci, bo są wygodnickie i ukąsili je w drodze do pracy neomarksiści. To naprawdę trzeba być z mat planety. Znaczy nie z mat planety, to akurat były mądre postaci, żeby w ten sposób obrażać ludzi, obrażać kobiety, obrażać polskie rodziny w jakimś idiotycznym, ideologicznym kluczu. Jeszcze jedna rzecz, bo ostatnio bardzo też mocno po mediach chodzi, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, co się dzieje w Watykanie. Jak papież Franciszek w bardzo ostry sposób potraktował szefa kongregacji do spraw kanonizacyjnych, to swoją drogą ciekawe, że takie ziółko trafiło do kongregacji spraw kanonizacyjnych, to znaczy do orzekania, że ktoś był święty, trafił człowiek na zesłanie, o którego wcześniej pytano, czy przypadkiem jakiś nie był zamieszany w dziwne deale finansowe. Natomiast dobrze, że Franciszek reaguje tak, jak powinien reagować, bo zwolnił go tam w ciągu 3 minut. Facet po prostu jest absolutnie nieprawdopodobny. Znaczy te wszystkie rzeczy, które... Ja mówię o papieżu, tylko mówię o kardynale, który... Wiecie, kupowanie kamienic w Londynie ze Świętopietrza za nie wiadomo ile milionów euro, spekulowanie na ropie naftowej z Angolii, wymyślanie różnych rzeczy, które po prostu się w głowie nie mieszczą. Natomiast jak się okazało, tam się mieściły i one, tylko dlaczego o tym mówię? Bo to jest sensacyjka, mnóstwo innych sensacji, dlatego że ona pokazuje pewien mechanizm. I może dzisiaj jestem trochę bardziej refleksyjny, ale gdzieś mam ochotę tam poskrobać w tych motywacjach ludzkich. Że ci ludzie, którzy robią zło, oni nie chcą źle. Oni nie mówią, a ja teraz zrobię coś źle, bo jestem, ogarnął mnie szatan i teraz pójdę i piekło całe ze mnie wypłynie. Oni chcą dobrze. Przecież on mówi, to ja wezmę te pieniądze i zainwestuję teraz, żeby tych pieniędzy było więcej dla biednych, prawda? Czyli ja robię dobre rzeczy. Ja pamiętam, jak mi kiedyś jałmużnik papieża, kardynał Konrad Krajewski, niezwykła, wspaniała postać, no, jestem absolutnie wielkim fanem Konrada od bardzo dawna i jego prostoty i czytelności. Konrad opowiadał, jak kiedyś papież powiedział mu, wiesz, jak mianował go jałmużnikiem, mówi, wiesz, jeżeli ty będziesz miał takie momenty, że na przykład obudzisz się rano i powiesz, mamy milion na tym naszym koncie dla biednych, a dzisiaj dolar dobrze stoi, to ja pójdę do banku i żeby zrobić dla tych naszych biednych to, żeby było 1,2 mln, to przeleję to na dolary, a później zobaczę po południu, że znowu jest na euro i jak wróci na euro, to ja wtedy przerzucę to z powrotem na euro i wieczorem będziemy 1,2 mln, oczywiście wszystko dla biednych. To papież mówi, to przyjdź do mnie, ja cię od razu zwolnię. Od razu, po prostu natychmiast. Bo ty zrobisz świetną karierę w banku, będziesz znakomitym maklerem na rynkach finansowych, ale ty się nie nadajesz do Ewangelii. Ty się nie nadajesz do Kościoła, do myślenia w kategorii takich wartości, jakich byśmy oczekiwali. Zobaczcie, my dzisiaj mówimy tak często o wartościach. Czarnek mówi o wartościach, Woś mówi o wartościach, na których to wszystko jest ufundowane. To pokażcie nam, jak te wartości działają. Pokażcie nam, że nie jesteście mocni w gębie. Pokażcie nam, co robicie dla osób w kryzysie bezdomności. Pokażcie nam, co robicie dla tych dzieciaków, które cierpią w Mori na Lesbos. Pokażcie nam. Pokażcie nam, jak realizujecie zasadę wyciągania najpierw belki ze swojego oka, a później drzazgi z oka swego brata. Pokażcie nam. Pokażcie nam, jak reagujecie, jak realizujecie zasadę prymatu miłosierdzia przed sprawiedliwością. Pokażcie nam to. Pokażcie nam, jak te wartości działają. Chrześcijaństwo, moja religia, jest włączająca, jest zapraszająca, jest budująca i dlatego przetrwała i dlatego się tak rozwinęła, bo była taką rewolucją, bo była takim sposobem myślenia o świecie, jakiego nikt, ani grecka filozofia, ani rzymska, ani inna nie była w stanie zaserwować. O to się oprzyjmy, a nie o deale, które teraz ten z tamtym będzie kręcić. Stąd ten nasz postulat, już kończąc, który będzie wracał cały czas. W rozdziału Kościoła od państwa, ale przyjaznego rozdziału, żeby Kościół mógł odzyskać na nowo swoją siłę opartą na wartościach, a państwo, żeby się wreszcie zbudowało, zadając sobie pytanie, na czym ono się chce zbudować, a nie pasożytowało, wyciągając soki z innych instytucji. Twórcze spięcie, twórcze napięcie
które powinno tutaj być, będzie tym kluczem, który sprawi, że ani próba jakiejś niemądrej symbiozy czy łączenia sił, to jest coś, co sprawi, że pójdziemy dalej w tym, jeżeli chodzi o produkcję tego społecznego kleju. I oczywiście, że ten rozdział powinien się odbyć to bezwzględnie, natomiast powinien odbywać się też w dialogu, a nie w kluczu jakiejś wojny religijnej, którą teraz będziemy robić. I tak. No bo jeżeli mówimy, że chcemy rozmawiać i chcemy włączać, to rozmawiać musimy też z Kościołem, z tą częścią instytucjonalną. Jak to, słuchajcie, poukładać, bo nasza diagnoza jest taka, że jest źle, tak jak jest w tej chwili. Czy waszym zdaniem też jest źle? Co moglibyśmy już zrobić z naszej strony, a wy ze swojej, żeby spróbować, żeby było dobrze? A może się nie zgadzamy co do diagnozy, to może porozmawiajmy o tym. Ale rozmowa jest kluczem. Żebyśmy się za chwilę nie zamienili w kraj maszerujących naprzeciwko siebie demonstracji, które się będą lały transparentami. Ja takiego kraju nie chcę. Ja chcę takiego kraju, w którym jesteśmy w stanie, jak w rodzinie, jak w przyjaźni, o najważniejszych sprawach rozmawiać, ale rozmawiać tak, żeby spotkać się w pierwszym możliwym momencie, a nie mieć jakieś idealistyczne wizje, że teraz urządzimy republikę waszą albo republikę naszą. Bo to jest to, co dzisiaj nam nowy rząd będzie robił. Będzie nas szczuł na siebie, żebyśmy byli znowu republiką światłości, przyjaźni, miłości, rodziny, wartości, chrześcijaństwa i tak dalej, o które zadbają minister Czarnek z minister Wosiem. A z drugiej strony szatan, ścieki, Warszawa, Hołownia, PSL, który zbłądził i całe te ciemne, mroczne europejskie siły, które próbują nam teraz wmusić, a prawdopodobnie wmuszą ograniczenia w środkach finansowych za nieprzestrzeganie praworządności. I wreszcie za te wszystkie chojraczenia Ziobry, za te wszystkie chojraczenia Kaczyńskiego dostaniemy finansowo po tyłku, już mówiąc zupełnie wprost, i wtedy się skończy chojraczenie, wtedy się skończą opowieści, jak ludzie będą mieli mniej pieniędzy. Wtedy się skończy bohaterstwo, bo tak to się zawsze kończy. Wszelkie bohaterstwo, kiedy przychodzi się zmierzyć z jego skutkami. A jeszcze miałem wam zareklamować w ramach ogłoszeń parafialnych dwie rzeczy. Zostańcie, że tak mówię, stay tuned, bo kończą się już prace nad naszym radiem. Ono na dniach wystartuje. Bardzo się z tego cieszę i pozdrawiam całą ekipę, która nad tym pracuje. Pozdrawiam też bardzo mocno wszystkich tych, którzy nas wspierają. Wspieraj Polska2050.pl. Cieszę się wzięciem i bardzo za to dziękuję. Pamiętajcie, każde 10 zł, każde 20, każde zlecenie stałe na 2050 sprawia, że jesteśmy, mamy sprawczość, mamy moc do tego, żeby te wszystkie rzeczy, które robimy, robić, a jak widzicie, robimy. Nie tylko zapowiadamy, tak jak inni, i ogłaszamy, że coś zrobimy, tylko realnie robimy, budując, wylaliśmy fundamenty. Mamy już fundamenty prawne w postaci Instytutu Strategii 2050. Dzisiaj mam spotkanie z naszym kolegium ekspertów całym. Później mamy nasze stowarzyszenie Polska 2050. Zapraszam do niego. Za chwilę będzie można się już formalnie zapisywać do stowarzyszenia, bo składamy do sądu tę skonsultowaną z regionami wersję statutu. To was o tym poinformują liderzy lokalni i za chwilę partia, która jakby dopina ten proces wylewania fundamentu, a teraz naszym zadaniem jest opowiedzenie wam o Polsce, którą chcemy na tym zbudować. Takiej Polsce, o której moglibyście pomarzyć, zamykając oczy, już nie patrząc na te wszystkie bzdury, brednie i obrazy boskie i ludzkie, które obserwujemy w internecie. Patrząc na obecny rząd i na obecny układ. Wszystkiego dobrego wam życzę, a chcę wam tylko polecić jedną rzecz, jeżeli mogę. Wczoraj zacząłem sobie czytać w podróży po raz kolejny książkę Filipa Springera 13 pięter. Nowe wydanie, bardzo ładne zresztą. Bardzo wam ją polecam. To jest historia problemu mieszkaniowego w Polsce. Pisana ludźmi. Ludźmi, którzy eksmitowani w okresie międzywojennym całymi rodzinami popełniali samobójstwo w różnych co biedniejszych rejonach Warszawy, bo nie było ich na mieszkanie stać. No i później przez PRL aż do dzisiaj. To w ogóle, jakbyście w ogóle byli zainteresowani tym tematem, jest jeszcze jedna bardzo dobra książka na ten temat, Poza własnością Joanny Erbel, pokazująca, jak można by było ten problem mieszkaniowy w Polsce rozwiązać. Hanka Gil-Piątek się w tym specjalizuje. To też jest mój konik, odziedziczony jeszcze po rodzicach, więc ja też będę o tym wiele w kampanii, znaczy w naszej pracy mówił, bo ja jestem absolutnie przekonany, że to jest jedno z głównych zadań rządów, które w Polsce będą, zapewnienie mieszkań ludziom. To jest w stanie rozblokować i problem dzietności, a poza tym problem emerytalny, to jest w stanie wpłynąć i na problem rynku pracy, to jest matka 80% polskich problemów, ale Springera wam polecam na początek, bo to jest porażająca, wstrząsająca, bardzo ludzka opowieść o tym, jak Polska pełna czasami wielkich słów, wielkich pojęć i wielkich walk
z idiotycznymi konceptami w rodzaju neomarksistów chcących uderzać w polskie kobiety, nie jest w stanie załatwić podstawowych problemów swoich obywateli. I to chcemy zmienić. Ściskam was wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia jutro o 9:00. To będzie ostatni live, a później tydzień nie ma live'ów. Będą live, ale będą je robili inni moi współpracownicy, żebyście mogli też ich poznać, żebyście mogli zobaczyć. Będą wam robili, mam nadzieję, bo zaproponowałem im w to poprzednim, parę dni temu, mam nadzieję, że się zgodzili, takie codzienne przeglądy prasy przez cały następny tydzień, autorskie, żebyście ich posłuchali, ich wrażliwości, z nimi się też bliżej poznali. A ja po tygodniu wracam oczywiście do dalszych działań mówiąc zupełnie wprost, chcę wam jeszcze książkę sprezentować przed świętami, która trochę podsumuje te nasze działania. To wymaga naprawdę już przy tej logistyce stawania na rzęsach, więc ale czasami ruch potrzebuje też, żeby to inni ludzie weszli na pierwsze pole. Przecież to nie jest o mnie historia, tylko o Polsce i o nas. Ściskam was. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia. Dużo energii mimo tej dość paskudnej pogody. Wierzę, że damy rady i proszę, uważajcie na siebie i uważajcie na innych. Maseczki, dezynfekcja dłoni, dystans społeczny. Rząd nas nie obroni. My się sami musimy obronić. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.